mogłem, ale dobra, czytełki, powiedzcie, czy już nas słyszycie, czy jeszcze nie. Wojtek z lami. Kurde, ale mi się też ściana w kuchni zmieniła od razu, nie? Halo, halo, czaty, 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 czaty. A, bo tu nie ma przedziału. Halo, halo. Czoteły, czoteły, czoteły. Jesteśmy już. No tam jest, jest. Słuchajcie, ja przez przypadek zlamiłem i wyłączyłem live'a zamiast go, wiecie. Więc niestety, ale tamta część na YouTube'a nie pójdzie. Ja ją wrzucę na hitboxa, więc dam taką adnotację, że wcześniejsza część będzie po prostu na YouTubach, tak? Znaczy na hitboxie do obejrzenia, do zobaczenia, bo no niestety. A może wiecie co? Dam te lampy tutaj? Co mnie dają Nie ładnie? mów do mnie Jeja, jeja, teraz! jeja, jeja. Dzięki Mateusz, tak dla trupka. Na co zbieram w chwili obecnej? Szczerze powiedziawszy, sam nie wiem w sumie na co zbieram. Nie wiem, ale wydaje mi się, że może na nową kamerę, bo w sumie sobie wymienił na lepszą. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, ile się tego uzbiera. Na razie jest pewien cel. Więc spokojnie. Dobra, ja myślę, że możemy chyba zostawić w spokoju to wejście do domu. Tak, teraz zabierz się za łazienkę. Łazienka jest zrobiona. No dziwnie. Co dziwnie wygląda? Ładna jest, co ty chcesz? Taka mała, własna. W ładnym stylu, czarno-biała. Ja Jasna. takie lubię, cicho. Jasna. Nie za życie jasna, ale własna. Gdyby to był mój dom, to ja bym przerobiła pół jego na łazienkę. Nie wyrobiłabym. Dobra, to czekajcie, teraz tak, zajmiemy się za dwa pokoje. Ogólnie myślę, że zrobimy coś takiego, że zważywszy, że mamy mało miejsca, zrobimy gabinet z sypialnią i salon. Tak chyba będzie trzeba zrobić, bo nie za bardzo mam wyjście. I teraz tak, tutaj zrobimy pokój dzienny, a tutaj zrobimy sypialnię. Nie chcę za bardzo tego tutaj dzielić i myślę, że ta ścianka chyba może zostać, bo jest spoko nawet. Czyli w tym mniejszym będzie co? Tym mniejszym będzie sypialnia i gabinet. Na odwrót chyba. Nie, tu będzie sypialnia i gabinet. W tym mniejszym, w tym większym będzie ten. Albo salon, w sumie salon można połączyć z gabinetem. No właśnie. Dobra, tutaj zrobimy w takim razie sypialnię. Piotrek, mówię ci, pół domu na łazienkę, drugie pół na kuchnię. Prawda, poszło. No wiesz, pół kuchnia, Ty nie to wiesz. widziałeś, jak zrobiliśmy tego Sima z siostrą, no nie? To ty nie widziałeś, jak wygląda dom. Czemu to łóżko tu jeszcze jest? Aha, bo to jest też pojedyncze. Podwójne się tu zmieści w Zrobiłam ogóle? wielką wyspę w kuchni i siostra się na mnie darła, Aha, że hajs mi robi. podwójnego. No dobra, ale Wojtek i tak jest na razie singlem, więc easy. Dobra, wrzućmy może tutaj. Dobranoc, Tytan. Dobranoc. Dobranoc. Jeżeli miałbym już zbierać na jakąkolwiek grafikę, to najprawdopodobniej na jakiegoś najnowszego GeForce'a. Dobra, tutaj damy lustro. To Tutaj jest to nie samo lustro. zmieszczę. Żeby ćwiczyć charyzmę. Dobra, musimy to zrobić tak. Ania, to jest pewnie tymczasowo. Ja bym nie wyspała się tak na Czy ja wiem, czy za mała sypialnia, no na większą nas nie stać. Najgorsze jest, wiecie, też to, że ja nie mogę tutaj okien za bardzo zrobić. Bo nie da się modyfikować w ten sposób parceli. W ogóle u mnie już rodzice są w domu. Tak, już wrócili. Tak. Jeszcze nic nie podejrzewają. Wiedzą, że miałeś live'a? Nie. Nic nie wiedzą. No to O, może dobra. dajmy. To teraz ekipa mu piszemy. Dzwonię do ten do koszmarkowej i mówimy, że miała live'a 12 godzin. Czekajcie, musimy Nocy. wejść inaczej w Ciekawe, co by oświetlenie. zrobili rodzice koszmar. Powiedziałabym wam bye bye na najbliższe pół wieku. Albo nawet cały. Aha, bo to są reflektory, ich nie ustawię. O, może dajmy to.
Trochę biedna ta sypialnia, tylko że tutaj jeszcze nie zrobiłem. Nie powiesz. Zrobiłem tych. A jakby tak. Radę tu mieścić? O, dam radę tu zmieścić. Nie, też. Nie no, bez sensu. A zaraz, przecież te drzwi mogę przenieść, o. Te zrobimy tutaj, o. Popnij gdzieś te drzwi. Teraz możemy dać na tą ścianę na przykład. Tak. A tutaj możemy dać. Tylko w ten a sposób. A gdzie te biurko z komputerem? No, będzie w salonie. Tu masz salon? Bo tu jest. Znaczy, salon. Pokój. Muszę też oszczędnie to robić, bo hajsy się kończą, a ja nie mam. Jeszcze nie zacząłem i. Też żeby się też nie zagalopował, bo będzie lipa. Nie. Dobranoc, zająć. Kurde, nie ma tak. To łóżko tak trochę wygląda, trochę więzienny w stylu. No czekaj, bo tu zieleni nie ma, nic nie ma, no spokojnie. Zielony można wypalić, panie. Teraz sobie wrzucimy jakiegoś kwiaciora. Panie, zielony można wypalić zawsze. Zielony. Pięcioma gwiazdkami. Kwiatkami. Listkami. Listkami. Czekajcie, właściwie to może... Zaraz, ja chcę lustro. Ja zawsze robiłem tak, że jak była szafka, to zawsze miałem nad nią lustro. Nie wiem dlaczego tak. U mnie w domu tak nie ma, no ale... Zbruchu. To się nazywa pięciolistna koniczynka. No. No, no. Ich youtuberów ogląda na czas obecnych? Ja nie oglądam youtuberów innych. Oprócz Andeca w sumie. Pani z youtuberem to jak ma oglądać innych youtuberów? Od czasu do czasu coś ogarnę, ale wiecie, no... Nie mam czasu po prostu na to wszystko, bo wiecie, ogarnąć to wszystko to... Sami graniczy z cudem. Ciebie zajęto to coraz częściej się. Czemu mam zmienić to łóżko? Złe jest? To jakie ja mam tutaj dać łóżko? Przecież nie mogę dać znowu najdroższego łóżka, bo przecież nie mam hajsu. Nie, chodzi o wygląd łóżka. Chyba. No kurwa, nie kupię sobie teraz łóżka za 600. Tak, to nie. To ewentualnie mogę takie kupić, no ale takie to kurde trochę... Weź piątkę od lewej i od prawej też, na samej górze. Najładniejsze. Takie? To pytanie, czy mogę sobie ten wzorek wywalić, bo mi się nie pod... No, bez sensu. Nie, ładny. No musimy wrócić do tego łóżka, nie mam innej możliwości, tylko jakby go tu kolorystycznie ustawić. Szare? No i złożone te kropki. Znaczy, kurze, no ja myślę, żeby do całości jako tako pasowało. Białym paskiem. Mhm. Albo takie, żeby pasowało do... Żeby było luz. Wywal ten lustro. Nie, lustro w sypialni musimy. Chociaż w sumie możemy to faktycznie wywalić. Mamy lustro. Daj mi lustro. Tylko, że to jest taka troszkę uboga ta sypialnia na razie, no ale... No właśnie, dodatkowo. Wiesz, pieprzyć plazmę jakąś. Tak, plazmę. Wiesz, plazmę pieprzyć. Wylniemy te, na pewno wylniemy jakieś te obrazy, to też się tutaj troszeczkę ożywi. Bo tak położę sobie drzewko. Dobra, ostatnie łóżko w pierwszym rzędzie, bardzo ładne. No bardzo ładne, tylko że pewnie kosztuje swoje, a... Drzewko. Pojedyncze to mówisz o tym. Bo może i tak, tylko że ono kosztuje ponad tysiaka i nie za bardzo mi się to uśmiecha. Ewentualnie to mógłbym wrzucić w sumie, no, ale nie, no to wygląda jak jakieś... To w ogóle jakoś materacowo. Albo, no dobra, od bidy mogę to oddać nawet. W sumie... Puszko z gipsu padnie.
Ja mam z Origina. W sumie może być takie łóżko, no dobra, trudno, będziemy mieli na salon najwyżej. Benzu, chyba od The Sims 3? Nie można zainstalować... Znaczy można zainstalować z płyty, tylko że wymaga to Origina cały czas. Nie, w trójka jeszcze nie wymagała. Trójka nie wymagała? Nie. Pamiętam, bo mam na koncie na trójce, bo mam pogubione wszystkie płytki, a na koncie Origina mam zapisaną tylko podstawkę. Może bym tu walnął co innego, w ten róg, tylko pytanie brzmi co? Boże, co ty dżunglę chcesz zrobić w tym domu pokoju? Oj, cicho. Daj jakąś pięcioliczną kończynkę i już. No, będziesz mógł sobie... To jest karmik dla ptaków. Tak. Nie, lamę, tam widziałam ten, posąg lamy. Łędę, co składać. No. Nie, czekajcie. Może zróbmy tak, te kwiatki usuńmy. Ja tutaj sobie coś położę takiego małego. Podwójny przyprawnik. Aha, bo to są jakieś przyprawy, sole, pieprze i inne pierdoły. Może dajmy tutaj jakiś obrazek. Albo książki dajmy. Niech uważają ludzie, że ja umiem czytać. Znaczy, że lubię czytać. To się fachowo nazywa menaże. Albo książki może. O, sterty brudnych ciuchów tam w kąt. No. No. Będzie takie trudne. Albo o, dajmy może wieszak. Nie no, wieszak tutaj nie. No wiesz, w końcu mieszkanie singla, tak? Oczywiście wieszak w sypialni. Genialne. Segregatory, są jakieś pudełka, ale to... Słoik papryczek, super. Weź plecak kopnij w kąt. Nie, postaw te noże. A, noże. Mhm, no już. Plecak. Ale... Menaże pierwszy jakiś. Albo zrobimy jeszcze inaczej, po prostu przestawię to i nie będzie trzeba rzucać nic w kąt. I tyle, dziękuję. I nawet mogę wtedy przestawić... A nie mogę wtedy przestawić drzwi. Bez spamu. I może tutaj dam jakiś taki dywanik, żeby sobie był po prostu przed łóżkiem. Taki jakiś może... kolor? Dywanik zająca? No. Nie, bez sensu to... Co ja tutaj mogę ewentualnie jeszcze wrzucić? A da się drugi od góry, czwarty od lewej, da się zmienić w inny kolor? Dywan. Poczekaj... Ale co dywan? Dywan czwarty od lewej, drugi od góry. Ale to gdzie... Aha, czwarty od lewej, od góry? Czwarty od lewej, drugi od góry. Czekaj, czwarty od lewej, dywan, drugi od góry. Od lewej, drugi te kwiatki od góry. Takie? Tak, da się zmienić kolor? Da się. Fajnie by wyglądał pewnie. O, to jest spoko. Jakby go powiększyć. O, na przykład. Widzisz? Na przykład dać go, czekajcie, wcisnąć go pod łóżko. O. O. Zmijmy, że koszmar myśli. Albo w ogóle jeszcze go powiększę bardziej. Wtedy można go wrzucić do... O, w ten sposób. I wtedy teoretycznie mógłbym tą ścianę usunąć i zrobić... Jeden pokój z tego sypialniany i w sumie byśmy mieli więcej miejsca na salon, to nie głupie. O, taka sypialnia malutka. Dobrze, jest dobrze. Po live'ie sprawdzę. Cześć, Dizdolek. Tylko wiecie, ten moment. Muszę to jakoś tak dopasować, może do końca. Że no właśnie. Problem z tym jest taki, że... Ewentualnie musiałbym postawić jeszcze tutaj coś w róg, żeby tego dywanu nie było widać. Tylko co? Pawkę. No wiem, że Kowa, ale widzisz, no... Wiecie, w Simsach jest tak, że koncepcja się zmienia w trakcie. Nie jest tak, że ja już zadecyduję, że będzie prosto i tak dalej. To niestety jest jak jest. Nie ma miejsca tutaj na biurku. Bo właśnie tutaj nie ma. Jest jak jest. A chciałbym tutaj coś wrzucić, żeby może nie było widać tego kurde... Jakiś zielnik daj. Zieleninę jakąś.
Jelnik powiadasz, no ale to też tak szkoda, chyba... Szkoda, nie zmieści się tam jakieś biurko, to by fajnie pasowało. Nie, raczej się nie zmieści, niestety. Tylko właśnie nie bulwersuje jeszcze. Jezus, jak mi nie wiem, czy słyszycie, jak mi ten wiatrak tam uczy. No bo słuchaj, coś tam chwileczkę. Takie jakby się dusił. Może kaszlaka robisz na tym? Na on ciebie udaje, jak ty te zombie odwalasz. Słuchajcie, co ja mógłbym tutaj wrzucić? Bo ja nie wiem. Ja chcę, żeby to ładnie było. Na pewno nie żywa płot. Ten dytel jest tu opisie, że ten. Spoko, tylko że... Wojtek, ktoś może skopiuj ten dywan i jeszcze raz go postaw, Wojtek. Tylko tak, wiesz, czekaj, pod spodem. Dla rady. Le Simon pisze, że jest biurko pojedyncze, bo w tym dodatku doszło. Jest? Jest takie? No w tym dodatku. Poszukaj biurka pojedynczego. Biurko. Proszę bardzo, biurka. Takie? No takie trochę, no ale... No dobra, tylko że, okej, okay, no powiedzmy, że jest to pojedyncze biurko, tak? Tylko że problem pewnie będzie teraz taki, że ja nie będę mógł tutaj wsadzić krzesła. A nie, mogę wsadzić. To zamień biurko z łóżkiem. Okej, bo ja teraz myślę. Od kiedy? Zawsze. A nie, dobra, to jestem ten niemyślący. U mnie nie głupio. Ja też. No dobra. Powiedzmy, że tak będzie, tylko że... Tak, komputer tam, komputer. Komputer, za co? Dajmy to jasne. Nie, no to musi być ciemne, ale... No bo to nie... Właśnie... W tych Simsach jest problem też jest taki, że są meble, które nie mają identycznych kolorów. I są jakby tak trochę wszystkie z dupy. Szkoda, że nie możesz tobie. Ja wiem, co zrobię. Ja tu wsadzę tom. Tam nie wiem, czy ktoś chyba napisał. Dam szafkę po prostu. Ja to mówiłam. Ale w sensie szafkę z tymi, z pierdołami jakimiś. O. Igites. O tym mówiłaś? Mówiłam ogólnie szafkę. No to jest tak, dobra, i niech tak zostanie już. Wygląda jak drabina. Bo to jest taka trochę drabinowa ta. Ale jest dobrze, wygląda spoko. Drabina czele? Zmienimy nad łóżkiem z symbole Simsów, o. Chociaż wiecie co, teraz tak patrząc, to ja bym zmienił może kolor ścian. Jakieś muszą być zimne kolory. Zimny kolor pasuje. No właśnie wiem, że zimne. Albo brązowy taki pomieszczenie, o. Różowy w białe kropki. Brąz albo zimne kolory tylko. No bo brąz fajnie pasuje. Bry do reszty domu. No nie cały brązowy dom. Machniemy chyba tą brązową ścianę. I tak będzie chyba spoko. Ten niebieski moim zdaniem nie pasuje. Żelkowa. Właśnie wydaje mi się, że chyba wiecie co, nie za bardzo pasuje ten. Dokładnie, kozie jaja, dokładnie. Chociaż teraz mi ten obraz tu nie pasuje, Chryste Panie. No i to jest właśnie najgorsze w Simsach, no. Czy człowiek pół dnia zastanawia, co tu zrobić, a i tak zrobi i potem jest problem, bo zrobił źle. O, może coś takiego machniemy sobie nad łóżkiem? Nie, bo nad łóżkiem... Japonia. Aha, narzędzie projektowania nie jest dostępne na tym obiekcie. Ale to fajnie całkiem wygląda, tylko że teraz... A, bo to jest lustro. Albo może damy... Nie, czekajcie, wiecie co to... Że dajmy na tą ścianę bardziej.
Dokładnie, że tak. Wojtek teraz będzie przenosić ściany jednej na drugą, na trzecią, na jedną, na drugą, na trzecią. Tak. Nie, dobra, ja myślę, że tak to zostanie, tylko tu mi jest teraz tak blado. Może tutaj dajemy to? Nie, ale to już nie ten klimat. Hej, Wojtyś. Tu już nic nie postawię. Niestety. Fajne było ten wall scroll. Właśnie, ten co powiedziałeś. Ten taki szalik jakby? No, to wall scroll. Czy ja wiem? Dla mnie pasują do tych japońskich obrazków. Syrającego ptaka ze strachu. Po prostu położę sobie taki plakat. Meteor wypalił. Kalendarz daj albo tego ptaka ze sraką? Nie, to jest paw. Daj kalendarz albo tablicę korkową piszą. Kalendarz albo tablicę korkową. W sumie kalendarz to nie jest głupi pomysł, żeby był w sypialni. Wiecie, się przebudza człowiek i widzi wszystkie plany, projekty i tak dalej, które... I widzi, jak bardzo ma zawalone życie, jak bardzo nie ma czasu dla siebie. Tak, i nic nie widzi. Tylko czekajcie, teraz gdzie to na pewno... To chyba nie było w obrazach. Boże, widzę w tym tęczu. No, no. To wpisz kalendarz w wyszukiwarce po prostu. Aha, żeby zrobić kalendarz, muszę odblokować sobie karierę ścieżki detektywistycznej chyba. Serio? Serio, kurwa. Ja nie widzę tutaj takiego zwykłego kalendarza. No bo nie ma. Ten obraz z dinozaurem? Nie wiem. Wall scrolla. Japońskie to by tu pasowało, ale chociaż też nie za dużo obrazów z nim. Nie dobrze. Mam ten obraz z jajkiem i pomarańczą. Ja takie coś sobie powiedziałem. Dobra, dajmy ten obrazek taki mały z ciemną ramką. Dobra, wystarczy. Bo ja tu zaraz zwariuję, jeszcze salon jest do zrobienia. Tutaj to już w ogóle będzie roboty pewnie. komisja wygląda. Taki sam jeden na całym domu. Dobra, teraz tak, ja już wiem na pewno jak chcę to zrobić, bo ja już miałem tutaj pewien patent na to. Salon i teraz tak, telewizor na pewno... Napraw ścianę i ziemią, bo tam to nie miało. Teraz zrobimy. Telewizor na pewno chciałem bardzo, żeby stał w ten sposób. Prawda, może troszkę bez sensu, ale telewizor sobie powiększymy, żeby był większy. Teraz jeszcze jakieś światła tu wymyślimy. Dokładnie, Janusz, projektowanie. O, a jakby tutaj dać... A jakbyśmy dali takie oświetlenie... O, moment. Ach, ten sposób z Simsów, gdy nie stać cię na plazmę. Kupujesz pierwszy. Słuchajcie, a jakbyśmy dali takie oświetlenie tutaj w wejściu... O, tak. I na przykład wywalili, tylko nie, no tu wtedy będzie za ciemno. Tak, Wojtek, tak. Ale nie, bo są świeczki, z czym się chałupa spali i będzie klops. Rób grafikę, samotny obraz. Dobra, teraz... Dobra, bo telewizor na pewno chce, żeby był tak. To tego jestem pewny. Zaraz, a mogę zatem postawić jakąś lampę stojącą? O, mogę. O, zrobimy tak. Samotny obraz na ścianie. No bo ja myślę... Ej, ten telewizor wygląda... Jak dałeś, że ten pasek był czerwony, no nie? No. To wyglądało, jakby on na jakimś ołtarzyku stał. Bo w sumie stoi. Teraz będzie wybór tapety do tego, do salonu, no bo przecież jak żeby inaczej. Ej.
Weź potem urządzaj do Mekandeca, będzie fajnie. Wszędzie pająki. No, no. W każdym pokoju ta tapeta z pajęczynką, wszędzie pająki na ścianach. Nie, no błagam już. Taki podły to ja nie jestem. Ale my tylko, jesteśmy. Ale tylko mu wstawić ten dywan z tym jednorożcem i to wystarczy. Tak, tak, tak. No dywan z jednorożcem to jeszcze jestem w stanie mu wstawić. A i wyjść ten tapetę na pająki w sypialni. Nie, to jest dużo. Nie, ja bym tak wstawił. Nie, czy wiecie, ale mi już zostały 4000 tylko. Właśnie widzę. A jeszcze Wojtek, nie po moim urządzeniu są. Kuchni zostało mi 23 simoleony. Ładnie ty tam wpasowałaś tą kuchnię. Gigantyczna wyspa. A za to wyglądało zajebiście. Rozumiem jak w przyszłości sobie będziesz robiła kuchnię. Może... za 13 tysięcy kuchnia czy więcej. Tylko? Mówię 13 lub więcej. Tam. Oj, puszęcie. Trochę ci ten dywan będzie wystawiać ze ścianą, bo... Nie będzie. No. Czy ja na pewno tak chcę? Nie. Właśnie chyba masz rację. Chyba? Baby zawsze mają rację, pamiętaj. Nie zawsze. W każdym razie, jeśli koszmar nie ma racji, to koszmar ma rację. Ja dzisiaj mam dowód, że nie mają racji. Kurde, za małe są te mieszkania. Nie, kanapę, znaczy myślałem na tym, żeby właśnie zrobić kanapę pod okno, ale właśnie nie chcę robić kanapy pod okno. Jak możemy zrobić, ewentualnie możemy sobie zrobić tak, tu zrobimy sobie kącik TV na tej zasadzie. Kolejny new on the side. Nie, to brzmiało jakby ten, jakiś nowy program w telewizji. Kącik TV. O, możemy sobie zrobić to mniej więcej w ten sposób. Ej, fajnie to wygląda ten notarzyk, jak ten telewizor się zmniejsza. To jest wiesz. A bala bala bala! Bum! Jak większy. Tak to działa, tak to działa! Kuszmar zawsze ma rację, nawet tu jest głodna. Nie, tu mogę dać większy ten. O, na przykład w ten sposób kanapę może być. Wiesz nie, kanapa może być tak jak jest tutaj. Tylko zróbmy ją. W ogóle jutro mijają wszystkie daty konkursów, w których zamierzałam brać udział. Jakich konkursy? Nie mogę teraz! Moje łoszy! Ej, tu mi pasuje teraz... Kurde, tu mi teraz ta brązowa... Tu mi teraz ta brązowa pasuje, nie? Ale nie, no w dwóch pokojach ta sama? No, co? Patrzcie, jak będzie ładnie z tą brązową. No, elegancko. I dam czerwoną kanapę. To burdel jest? Nie, czerwona nie pasi. Albo taką niebieską. Chodzi tą niebieską jasną czy ciemną? Albo taką. Ej, no ale... Kurde, no... Ja nie lubię mieć tak, wiecie, w Simsach tak, że mam dwa pokoje w takim samym kolorze. Szarą kanapę? Najczerwony w burdelu. To jest, nie, to jest szara. No dobra, szara może być faktycznie, tu się zgodzę. Te lampki może by można było. O, zrobimy czarne podstawki i białe te. Dobra, jest ok. No widzisz, żylkowa, no tak, tak jest, ale widzę, że jeżeli chodzi o kasę, to jeszcze stoimy z nią całkiem dobrze, więc myślę, że nie będzie problemu. Tylko kuźwa, teraz mi tutaj nie pasuje! Właśnie sprawdzę, kiedy mija termin. A jakbyśmy dali, patrzcie, taką białą tapetę w sypialni? Nie pasuje. Taką jasną.
Chociaż... Może poczekaj, a może taki... O! A może taki lekki brąz, żeby to nie było takie samo? Jak myślicie? Czekaj, zaraz zobaczę. O! Ja myślę, że teraz jest lepiej. Teraz jest chyba lepiej. To jest... I przynajmniej nie będę mieć tych samych kolorów. No, lepiej jest. Chociaż w sumie do salonu też pasuje ten kolor. Weź się, Wojtek, zdecyduj. Boże, baba gorzej niż baba, jestem niezdecydowany. Mhm. Oj, cicho tam. Dobra, nie, tu zostawiamy taki ciemny. Zresztą zróbmy może popołudnie. Nie, Jakubra, nie ma dywanu z jednorożcem. Widzę, że jest chyba całkiem... No ale kurde, teraz mi tutaj na tym dywanie nie pasi. Ustawienie. Kurde, pchnąłeś ten telewizor, jakiś pizdziec. Ja już nie wiem. Ja już po prostu nie wiem. A może, na tą drugą ścianę go przestawmy? Dajmy tak. Tu będę mógł sobie zmieścić te dwa halogeny. O. Zostrzyłam halogeny. Na przykład tak. Trudne sprawy, nie wiem jak wystroić dom. To jest trudna sprawa. Bardzo trudna sprawa, nawet co nie zdajecie sprawy jak bardzo. W realu pewnie jest jeszcze, no. No albo dobra, zostawmy to. Okej, okay, dobra, zróbmy to tak jak jest teraz, tylko że teraz jest po mojemu, bo jest ładnie ustawione tak jak być powinno, czyli symetrycznie. Teraz jest po mojemu, jak ładnie powinno być ustawione, czyli symetrycznie. Tak, tak. A wcześniej nie było po twojemu. Ja nie mam nic do picia. W ogóle mam teraz bereloczka z nietoperza. Masz dziurę w ścianie. Maciek poszedł spać już. Myszy. No, naprawdę. Dobra, słuchajcie, wiecie co, zrobimy sobie maluteńką przerwę. Ja pójdę sobie, ogarnę coś do picia i zaraz do was wrócimy.
Okej, czatełki, już wróciliśmy. Także będziemy dalej zabierać się za salon. Czy podczas przerwy macie jakieś propozycje dla mnie? Chociaż my tutaj i tak jeszcze musimy zrobić jakąś część gabinetową, więc... Ja myślę, że chyba tutaj od razu zrobimy gabinet, co? Biurko. Oczywiście mamy 3000. Czateły. Czateły zmarły. Hej, Kara. Ej, tu jaki fajny stolik. Ile on kosztuje? 775. Ja myślę, że muszę się na niego pokusić. No i komputer oczywiście musimy położyć. I to jest najdroższy wydatek. Oglądasz to, co wysłałem? Mhm. Nie to biurko? Które biurko możemy tu wrzucić? Wiecie, Hałka, a jaką twoja postać ma ten... kim twoja postać chce być? Kucharzem. Bo ja mam w planach, żeby połączyć jakby troszkę serię i zrobić też z tego dodatku własna restauracja, żeby się dorobić po prostu na kuchni. A potem, wiesz... Jaki dodatek własna restauracja? No jest przecież taki dodatek. Jesteśmy na mieście, czy coś takiego? Jesteśmy na mieście, no. Nie da się usunąć dziur na myszy. Zakryj jakimś badylem. Cechy parceli mam domyślne. A wiesz, że masz... Do remontu. Ale ja nie wiem, czy to... A to można sobie zmienić samemu? Tak. Klikasz tam na to i w trybie budowania. Nie można, ale patrz, mam, nie można usunąć cechy. Są zablokowane. Możesz tylko dodawać swoje i odejmować swoje. Dodamy kuchnię z duszą chyba. Posiłki przygotowane w tej kuchni smakują po prostu lepiej i są zwykle lepszej jakości. To kuchnię z duszą też. Żyła złota, brudne, romantyczne, żyzna gleba, serio. Szybkie łącze, o! O, to by się mi przydało. Centrum badawcze. Nie, nawiedzonego nie dam, nie. Naturalne światło ułatwia opanowanie umiejętności malowania i fotografowania. Wystawione zarazem kameralność tego miejsca sprawia, że Simowi łatwiej jest rozwijać charyzmę i umiejętności komediowe oraz specjalizować się w złośliwościach. Super. Orzeźwiająca bryza. No na pewno światłowód. Nie, nie, żadna strefa wstrząsów. Halo, halo, nie. Nie. Co my tu jeszcze mamy? Gniewne fluidy, napięta atmosfera? Nie, tego nie chcemy. Artystyczne gniazdko sprzyja kreatywności. Dobre nasłonecznienie. Wszystkie troski odchodzą w niepamięć. Stać się pobudzeni, szczęśliwi lub zainspirowani. To jest w sumie spoko. Przeklęte. O! A weź ten... Tutaj przeklęte. To jest tam z łączem. Żyła złota. Simowie często znajdują tu drobne sumy pieniędzy. Czyżby nad tym miejscem czuwały monetowa wróżka? Bier. Bierzemy żyłę złota, ewidentnie. Tak. Ale szkoda, że nie mogę tego do remontu wywalić. To było mi pewnie, będzie jakaś opcja, żeby wyremontować i to zniknie. Bo rozumiem, że... Aha, a nie, dobra, czyli te mogę już wywalić, okej. Okay. Dobra, może... moi drodzy, niech zostanie już koszmar tak, jak jest, jest okej. Okay. Ale bo ja myślę, jak można usunąć remonty. Aha, o tym myślisz, no to ja nie wiem jak. I jak wywalić dziury na myszy. No tam pisze, że przy tych opisach tych remontów pisze, że dają okazję do majsterkowania. To może jakoś umiejętnością majsterkowania można usunąć te całe dziury. No może, nie wiem. Już mam myślenie. Czekaj, teraz zobaczymy. Benzu. 4. Usunięcie cechy. To remont. O, i patrzcie, tutaj możemy właściwie teraz dać na przykład o. A czym się różni, przepraszam, ta od tej? Niczym, aha, tym, że to świnka skarbonka. To ja chcę świnkę skarbonkę, o. Świnka. Aha, tylko koloru to tutaj średnio mogę zmienić. 4.
Nie no, czarna musi być. A tu jeszcze podłogi nie wybrałem, o Chryste, panie. Dobra, dajmy drewno po prostu. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze lubiłem drewno, wolałem drewno niż jakieś inne. Miejskie życie to dodatek? Tak. Apartament. Znaczy sztalugę myślę, że damy sobie tutaj, żeby było tak, wiecie, ładnie w oknach czy coś w tym stylu, spoko. A nie będziesz malować? Nie. Artystyczne dłużo. Mam usunąć drzwi i wstawić łuk na prawo, ale nie, bo wtedy lampy tu nie będę. Zresztą nie będę mógł wstawić, bo tu są drzwi. Więc chyba się nie da nawet. A ja tu muszę mieć lampę. Niech będą drzwi tam. Jakiś mały łuk pewnie możesz. No faktycznie są małe łuki. Przestrzeń otwartą między salonem i przedpokojem. Co? Salonem i przedpokojem. No tak, no czyli łuk. Nie, nie będę dodawać gnomu. No tak, tylko patrzcie, jeżeli chodzi o łuki, to ja tutaj za bardzo łuków nie... A może taki łuk? Ona trochę... Bardzo to wygląda. No to albo taki łuk, albo ten zwykły. Ten zwykły. No to jakoś tak dziwnie wygląda. Nie, wiecie ten co? Ten okrągły. No okrągły. Trzeba by go zmienić na ten taki kolor jak drzwi, ale widzisz, ten nie ma łuk takich kolorów jak drzwi. I to jest właśnie problem w Simsach. Zawsze mnie to wkurzało. Dlatego w trójce było lepiej, bo można było samemu sobie kolory kopiować. Tak, całą paletę można było zrobić. Pamiętam, że kiedyś się bawiłam, miałam cały dom na oczyjebny róż. Nie mogłam grać. A może słuchajcie, po prostu usunę ścianę. Nie, bo to paskudnie wygląda. No właśnie też mi się wydaje, że chyba lepiej niestety wyglądało z drzwiami, także przepraszam, ale łuku tu nie będzie. Zresztą umówmy się, to jest salon z gabinetem, więc no tutaj nie może być też za bardzo hałasu i tak dalej. Tak będzie. A ten pomysł z regałem pod kątem w sumie całkiem okej, tylko że właściwie nie za bardzo, bo ja tu chciałem jeszcze sztalugę umieścić. Ale do tego wyobraźcie sobie ten oczyjebny róż był wszędzie na panterkę. Był Boże, wszędzie ile tu rzeczy panterki. Pododawali. Potem na grobki. Możemy dać sztalugę. No ale zostało mi 400 hajsu, więc już tak bardzo, bardzo... jak się nazywa to dodatkowe no, rzeczy do parceli? Nie wiem. Cechy parceli czy jak? Nie da się. Cechy parceli? Tak. Parceli. Nie da się zmienić. Nie ma zwierzaków w The Sims 4 jeszcze. A rybek nie ma? Wiesz co? Rybki chyba są. No ładnie. Weź rybkę sobie. Ja już nie mam pieniędzy. Zostało mi 418. Żabę możesz mieć. Jeszcze może jakiś dywanik. No właśnie, możemy mieć żaby przecież. Może pierwsze trzeba je złapać. To idź szukaj żabę. Ale wiecie co, czekajcie, bo mi tutaj w tym salonie to kwiatów brakuje. Mogłbym... A nie, wsadzę tego. Puszka ponoć gówno kompletnie, więc nie. Ale co gówno? Ale co? No, Smolensk. Ten film? No. Nie znam się. W każdym razie na pewno od razu pójdźcie na Wołyń, bo najgorszy gówno. Ja przyrodę na Pitbulla. Ktoś coś mówił? Ten? Wiedział? Ktoś? Ja nie. No brak jest tych zwierzaków i 4,5 roku, no ale co zrobicie, nic nie zrobicie, ale ja myślę, że to na pewno będzie, bo bardzo dużo ludzi na te dodatki czeka, więc ja jestem prawie na 100% przekonany, że one będą, więc spokojnie, musicie po prostu uzbroić się w cierpliwość. Jak słyszałam kiedyś, pamiętam jak trójka wychodziła, to było takie, ponoć w trójce nie ma być zwierzaków w dodatku i było takie, co zaraz, jak? A wyszły. Może nie. Tak zrobię? Jak myślicie z tym salonem? Tylko, że tu obrazów nie ma. Cicho siedź, wejdź w życie i zarabiaj na obrazy. Ja myślę, że jest chyba spoko to mieszkanie zrobione. Wiecie co, no jak na początek
Wydziabałem się z kasy strasznie, bo po prostu wszystko po prostu kupiłem. Więc teraz trzeba ruszyć dupę w grze i będę musiał naprawdę to poogarniać, bo... Ja bym chciała, żeby do czwórki wyszedł taki dodatek, jak wyszedł te akcesoria, to w ogóle były jako akcesoria, do trójki Dolina Smoków. To było fajne. A to, że można było tam mieć smoka i tak dalej. No. No, znaczy, ale wiecie, bo tutaj chodzi po prostu o to, że mieszkania mają kaucję i to nie jest tak, że ja sobie wybuduję dom i ja nie będę za niego płacić. Nie, właśnie będziemy za niego płacić, więc... To też jest, też trzeba, wiecie, też muszę się z tym liczyć po prostu. No nie, no ja na tą ścianę nic nie nakleję, nie ma opcji. Wiem, Mateusz, ale to dodawało właściwie też nowy rodzaj zwierzaka, czyli właśnie smoki. Kupowałeś sobie jajko, zajmowałeś się nim i zależnie od tego, jak się zajmowałeś, to taki był smok. Tak, było coś takiego. Mhm. Pamiętam, o tym się strasznie bawiłam. Może tą lampę postawmy. Wyglądam takie, mam smoka w kieszeni. Mysie i norce. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że chyba tak zostawimy. Ewentualnie mogę pomyśleć, co by tu może ewentualnie skasować i... Ale no nie za bardzo mam co skasować, bo tutaj wszystko już jest tak... Książki na półce. Na styk. No, a to jest w sumie 120, dobra, to może zróbmy tak. Aha. Kwiatki zostawmy, to mógłbym tu jeszcze jakiś obraz, bo tu mi na tej ścianie brakuje czegoś. Tu machnią obraz jakiś. A może tutaj machnijmy te takie... Aha, mogę tylko jednego tego chińskiego, to nie. Wall scrolla powiesz. O! Takie stare zdjęcie tu machniemy, co wy na to? Bo może zrobię je większe. Przykład. Nie, no za duże. Ale jakbyśmy machnęli takie jedno zdjęcie chociaż, stare. Chociaż zostało mi 13 kasy, nie! Mi się zaciągnie. Nie. To być tak nie może. Nie. Ja tu wrzucę słoneczniki, bo one kosztują 200. Zostanie mi 63. Znaczy, to nie są słoneczniki. Trudno. Wrzucę słoneczniki, ale to nie są słoneczniki. Musi chyba tak być, wiecie. Nie, no musi tak zostać, bo ja tutaj wydałem hajsu na styk. Tak bardzo na styk. Te kwiatki mogę ewentualnie usunąć. Ile one kosztują? 375, do widzenia. I tylko, że teraz tak, tutaj by wypadało to też. No dobra, no ale to jak będziemy zarabiać, to już się zmieni. Dobra, na razie niech zostanie to tak jak jest. I tutaj wtedy mogę, walnąć teraz ten obraz, który chciałem, bo będę mieć więcej kasy. Może wywal jedno krzesło? Znaczy nie, no bo może jak ktoś przyjdzie czy coś, to wiesz... Niech zje na podłodze. No, Andes przyjdzie i będzie jadł na podłodze, tak? Albo przed telewizorem. Nie. Nie, no musi być jakieś krzesło, coś w tym stylu, no halo, nie może nie być. Teraz i na tą ścianę może walnę słoneczniki. O, dobra, i to jest finish, jeżeli chodzi o to. To jest definitywny finish. Dinożarły! To jest definitywny finish mojego mieszkania w The Sims 4. Spoko. To jest definitywny... Mogę te owoce ewentualnie. One też nie, one... Kurwa. Definitywny finish. Ale to jeszcze zmienię. Nie, słuchajcie, ja myślę, że jak na taką kasę, jaką dysponowałem, to całkiem ładnie wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, zrób dom Andesowi, proszę. Jak myślicie? Nie, no ja mu nie będę robić domu. On ewentualnie jutro może z nim na Skype'ie będę robić. Albo może jutro, nie wiem, będzie grać. Może on jutro zrobi live'a z Simsów, będzie sobie robić dom i dostępnie ewentualnie. Także moi drodzy, ja myślę, że to zostanie tak jak jest. A zapis tego live'a dostaniecie chyba jakoś w tygodniu. Nie, no ładnie jest kuchnia, co wy chcecie? Taka nowoczesna, fajna. Wojtek, masz podstawić drzwi, żeby normalnie się otwierały. A one się nienormalnie otwierają? Nie. Dlaczego się nienormalnie otwierają? Nie wiem, chodzi o jakieś tam drzwi. Nie wiem o które, nie wiem. Podejdź tutaj. Nie, no wszystko się otwiera. Nie, no jest okej. Okay. A, bo one się otwierają do ściany w sensie, a powinny się otwierać w drugą stronę. Aha, czyli mam je odwrócić po prostu. O, dobra. Te też się otwierają dobrze. Dobra, już jest zmienione.
Tutaj otwierają się dobrze. Dobra, no i to tyle, jeżeli chodzi o drzwi, bo wejściowych drzwi nie zmienię. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Właśnie pokazałem wam trupa, cicho. Także, moi drodzy, ja uważam, że dzisiaj zrobiliśmy to, co chciałem zrobić na odcinku i zajęło mi to prawie półtorej godziny, więc cieszę się bardzo, że nie zrobiłem tego na odcinku, tylko że zdecydowałem się na live'a. Także, moi drodzy, no to co, ja wam chyba na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. I co, słyszymy się jutro w Simsach o 14. O 15 będzie druga część u Maćka, tego Wizarda. Tak, oglądać, bo odcinek całkiem spoko nam wyszedł. Standardowo będzie Stardew, a co będzie po południu, to jeszcze nie wiem. Także co, ze mną byli te Sowi. Jaj! Bajo. Tak, więc ja wam wszystkim dziękuję, trzymajcie się, cześć, dobranoc. Dobranoc. Bye, bye.